Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i ze mną dzisiaj Żaba Dave. Po co mi ta dźwignia? Pozdro! Pozdro! Bo dźwignia jest potrzebna do zaśmignięcia może... subskrypcji i łapki w górę. O, tak. Dobra, dobra, to czekaj, to uwaga, ile dajemy czasu na to, żeby zrobić to wszystko? Dopóki nie zrobię dwóch podskoków i wtedy ja przeciągam dźwignię i każdy ma mieć łapkę, inaczej wypada z tego filmu. Prosta dobra, piła. Dobra, uwaga, no to dawaj. Raz i dwa i bang! I ten, dobra, łapki, pochwalcie się. Wypad z filmu. Tak, dobra. Dokładnie. Pochwalcie się, komu się udało w komentarzach oczywiście. Dobra, słuchaj, Daveson, tu nie podoba mi się, jak to wygląda na tym palionowie. Tutaj, prawda, się niewiele dzieje. Patrz, te stragany są puste, ja bym tutaj, prawda, może ja tu postoję, powiem, czego pan chce. Dzień dobry, ja potrzebuję piły. Piły. Piłę mechaniczną do mojej kosiarki. To taki, piły mechanicznej nie mam, ale jeśli chodzi o piły... To tam, w tamtym budynku ostatnio takie dwie panie piły i się upiły. Halo, panie? Dobra, czekaj, czekaj, zanim cokolwiek, to koniecznie wbijcie nasze w shopa, ponieważ tam można sobie zakupić takie, otóż tutaj tu i można zakupić kubek, który gdzieś mi znikł. Miałem go tutaj, ale już go nie mam. W każdym razie mówiliśmy o tym, że będą hafty i tak dalej, dostaliśmy informację, że nie są w stanie aktualnie dodać tych haftów i tak dalej, więc... Niestety jeszcze ich nie ma, ale będziemy starali się o te plecaki, ponieważ plecaki chcemy, żeby były. Plecaki chyba raczej nie są haftowane, z tego co mi wiadomo, więc, więc mam nadzieję, że to za niedługo się pojawi. Możecie zerkać oczywiście, link do chef shopu jest w opisie, tam możecie sobie, prawda, na to patrzeć. Co, o co chodzi? Jest intruz. Jaki intruz? Gdzie jest intruz? No tu jest jakiś intruz. Ej, czyje to? Nie wiem, czyje to jest. Halo? Czekaj, jest coś w skrzynce? Nie, no niewiele. Nie. Ale różowe, ty, intrus. Nie wiem, może Oliwia wróciła. Intrus! Intrus! To co, rozbiórka? Rozbiórka? Ja mam lepszy pomysł, ja to pozaleję i pozalę. To, czekaj, kurde. Dawaj, zalewaj. Nie mogę. Czemu to się nie zalewa? Dobra, dobra, trzeba spalić. Ale masz czym podpalić. Czekaj, zaraz będę miał czym podpalić, poczekaj, muszę iść. Dobra, dobra, ale, ej, ale ja czuję. Jak tak se wąchnę, to powiem ci, że lekko czuję tutaj ten dobra, jak to dobra, się dobra, mówi. Dobra, to jak to, czym ty to palałeś? Benzyną, właśnie. Benzyna. Dobra, to w czasie, kiedy ty ogarniasz tam, prawda, do rozpalenia, to jeszcze was zaproszę bardzo serdecznie na nasze Instagramy. Ponieważ na Instagramach, prawda, staramy się, tam ja sobie co jakiś czas robię live'iki na przykład, albo coś takiego. Więc myślę, że warto być na tym Instagramie. Myślę, że większość z was ma konta na Instagramie, więc co to jest za problem wejść i zaobserwować, żeby po prostu być na bieżąco, a rozrastamy się tam i tak dalej, więc myślę, że warto śledzić, co tam się dzieje, no bo zawsze to jest coś więcej. Jeżeli ktoś mnie lubi, no to prawda, tam można sobie palimy? Patrzeć, no co? No intrus, no to intrus. Wiesz, no dobra, no jeden twój ruch i wiesz, no i... No i czekaj, spalić. A masz jakieś siedzonko, żeby... Albo nie, nawet nie trzeba siedzieć, kurde, czekaj. Ale nie wiem, czy to jest, więc nie wiem, czy to palić, no. Papa. A, to jednak nie, bo ja już kurde, macham na pożegnanie. Nie wiem, czy to palić, a nie wiem, czy to jest, kurde, jak Oliwii, a jak Weroniki, to ja sobie skreślę wszystkie szanse. Więc, kurde. To, czekaj, ja się odwrócę i nikt nie będzie wiedział, że to ty. No faktycznie. Czekaj, patrz, to ja, ty rozlałeś benzynę, ja prawda podpaliłem. Dokończ to, żeby to się zaczęło palić dalej. Jakby co to ja. Dobra. A, twoja strzała podpaliła domek. Dobra. O nie! No chodź. Twoja strzała podpaliła domek. Chodź, idziemy, później przyjdziemy zobaczyć, jak to się skończyło, ten domek, co się z nim stało. W każdym razie teraz chodź, lecimy do tego, do mojej siory, ponieważ musimy z nią obgadać kilka bardzo ważnych spraw. Musimy się w ogóle spytać, czy to jej domek, bo może to jest jej. Może chciała bliżej zamieszkać. Czekaj, to trzeba temu domkowi też powiedzieć, no to... Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Dobra. No właśnie. Dobra, chodź, czekaj, tutaj do niej. Ciekawe, czy jest... Ty... Ej, nie ma na serwerze w ogóle, to po co my tu przyszliśmy w ogóle? Kocham cię. Ty, ale... Ej, co to jest? Beczka. Nie, pod tym. Drewno. No, to nie jest drewno. O, widzisz? Wow, czekaj, no, weź to tutaj przestawię obok. Schodzi, ej, ale co to jest za baza? Stary, co my odkryliśmy w tym momencie? Dobra, moja siostra ma jakieś tajne bazy. Czy co? No nie wiem, dobra, trudno. Nie ma je na serwerze, to nie ma znaczenia w ogóle, ty, nie? O kurde, co jest grane? Dlaczego to są twoje głowy? Co jest? David, troszkę coś cię zatkało. Ej, ty coś wiesz o tym? Ej, to jest w ogóle twoja głowa i serce na środku. Widzisz, to jest serce zrobione. To ja? Ej, ale tu masz większą głowę niż normalnie. Tu nie masz takiej zniekształconej, jak masz normalnie.
O, no. Jo, ale jazda, ale nie? Przystojny. A co to za przystojniaki? O kurde, stary, widzę to. Patrz na te tabliczki nad tym. Co? Na górze, patrz. Tata Dave. Mama. Tata. Weronka. Co? Ty coś wiesz o tym? To nie jest tak tata Dave'a, mama Dave'a. Nie. Nie, to jest chyba, że tata Dave, mama Weronka. Pa, dziecko jeden, no. Dziecko dwa. Dave'ik, czy ja o czymś nie wiem? Ja cię nie pakowałem w takiej sprawy. Dave'ik, czy ja o czymś nie wiem? Czy ty z moją siostrą coś ten? No, a miałbyś coś przeciwko? Bardzo dużo. Ale to ona to robi, wszystko nie ja, halo? No dobra, ale... Halo? Kurczę, stary, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Ja nie wiem, co? Jakby, ja nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie, czuję się niezręcznie, bo tu są twoje głowy same. Dlaczego tu, poczekaj, biorę, to jest na pewno twoja? Czekaj, może jest ktoś inny, no nie no, jest gracza. Głowa gracza no, Dave, to jest definitywnie Dave, twoja, Dave, czekaj. Jest tylko jeden, Davixona nie ma innego na tym świecie. O, cześć bracie, zaginiony. Siema. Cześć bracie, zaginiony. No to nieźle. Nie no, Davik, ja nie wiem. Czyli mówisz, że nic nie wiesz na ten temat, tak? Ja wiem na ten temat bardzo dużo. No to słucham. Twoja siostra to wspaniała kobieta. Coś się zastanowić nad tym, co przed chwilą powiedziałem. Znaczy, ja wiem, że to jest dobra kobieta, wiadomo, ale czy ty ją podrywasz w tym momencie? Nie, ja jej mówię komplemencik. Tobie też mogę powiedzieć, że masz fajne loki. No dobra, ale ty ewidentnie coś tutaj do niej ten. Ja myślę, że ty się przejmiesz tym trochę, że to jest prawda ten, ale widzę, że ci to całkowicie pasuje takie rozwiązanie. Ponieważ ja też mam trochę za uszami. Co masz za uszami? Brud. Ej, no nie rób. Jesteś w tym momencie zamknięty. Dobra, Buson, prosta piłka, bo mnie to... Czy twoja siorka jest we mnie zabujana? No to co, ja to się ciebie pytam. Patrz, no kurczę, pa, i to tam. Ty powinieneś z nią rozmawiać. Ale, no dobra, co, ale co, jak ja mam z nią rozmawiać, stary? Przecież ja ją ledwo co poznałem, ja nawet nie wiedziałem, że ja mam siostrę, nie wiem, tydzień temu. Kurde, no fajna z niej kobita, dobra, może damy jakiś prezent. A co z Oliwią? Ty do Oliwii najpierw chciałeś. No ale Oliwii nie ma. No i, ale to tak będzie skakał z kwiatka na kwiatek? Nie, ja skoczyłem na twoją siostrę i póki co jest spoko. Dawid, ty sobie tutaj, prawda, mocno grabisz nieprawda, sobie. Nieprawda, bo twoja siostra... Dobra, chodź, to w formie rozluźnienia chwilowej... Dałem jej prezent i mam nadzieję, że się ucieszy. Ty, no to, ale, no to niezły prezent, ja już... To myślę, że to dziecko 1, dziecko 2 jest jak najbardziej realne w tym momencie tam. Nieprawda! Ja nic, ja z twoją siostrą... Ej, patrz, intrus! Intrus? Gdzie? Intrus tu! O kurde, dlaczego? W naszej bazie, kurde, flaku? No właśnie, jak dobra. Nasza baza? Ty, bo to jest odkryte, ona to odkryła? Czemu tutaj było, kurde? No... Elo? Nie ma tu nic, kurde. Nic się nie zmieniło. Stary, ale czekaj. Ale ona tu może była. Bo... Zamuruj to tu. Dobra, no. Bo patrz, bo ja tu byłem ostatnio, ja to rozbudowałem tutaj, patrz, żebyśmy mieli inne wyjście trochę. Takie serio? Bardziej ukryte, no, ja to tak zrobiłem, patrz. Aaaa. Widzisz? I kurde, nie no, wiedziałem, widzisz? Że takie... Widzisz? No ja to zrobiłem, tylko... Co myślisz? Myślisz tylko mnie niepokoi, trochę. Niepokoi mnie to, że tutaj jest, prawda, to odkryte. Bo tak nie powinno być. Tak nie jest powinno odkryte, być, i co ponieważ... jeżeli ona to... Ponieważ intrus tam wszedł. No to wiem, ale dlaczego no ten właśnie, intrus tam był? No bo tam wszedł. On to wykopał. Ale creepery naprawdę. Nie potrafią przecież. Jak nie potrafią, kurde, jak nie potrafią? No nie wiem, ale creeper, patrz, jeszcze jedną rzecz zrobiłem, patrz, jeszcze jedno. Co zrobisz? Co? Rozmawiam ty z moim psem. Ty, a może pies... Ty, on widział, że my tam wchodziliśmy do tej bazy, on jej naskarży na pewno. Ja rozmawiam z moim psem. Znaczy, czekaj, z jej psem. Ja pozwolę sobie tutaj, prawda, przycupnąć. Jak przycupnąć? No ja, no Buson! Wziąłbyś się do roboty, a ty umiesz siąść? Umiesz siąść? Nie, bo ja umiem leżeć, ale jeszcze nie poznałem techniki siedzenia, no ja też jeszcze nie umiem. Ale... Ja tutaj... Nie mam! Ej, masz! Czekaj. Siema. A nie, a ja mam taniec, to ty nie poznałeś tej techniki, co? Nie, no jak nie? No dobra, a machanie poznałeś? Nie. No widzisz, no to jest tajna sztuka. Ale położyć się na grillu każdy może, czasem lepiej, czasem trochę gorzej, prawda?
Można się troszeczkę przysmażyć, to prawda. Można trochę przysmażyć skórkę. Dobra, stary, ja nie wiem, co ja mam teraz w tym momencie zrobić, ponieważ mi się wydaje, że ty do mojej siostry zarywasz. Ona ewidentnie coś do ciebie tutaj, prawda, chyba, ponieważ zrobiła sobie taką tutaj, prawda, ołtarzyk. Ja bym to nazwał wręcz ołtarzykiem. Ołtarzyk. Takie ołtarzyki to ja nie widzę pierwszy raz w moim życiu. Wiele kobiet zakochuje się w żabce. Tak, jasne. To jest, kurde, no, dobra, wiesz co. Ja jestem filantropem tych spraw. Mógłbym na palcach jednej ręki zliczyć te wszystkie kobiety. No właśnie. Więc kurde, tutaj masz do czynienia z chłopem o poziomie ekspert. Ekspert. Więc ja wiem, co robisz w takiej sytuacji, muszę się jej oświadczyć. Nie no, co? Dlaczego? Bo to dobra kobieta jest. No ale ty nie wiem, no jak to, ale do Iwik, no to by... kurde? No ja nie wiem, co no nie? Kurde, to moja siostra. Ty nie rozumiesz, że nie. Siostra kumpla jest nietykalna? Ale kto tak powiedział? Jesus, czy kto? Nie, to jest, prawda, tak mówi kodeks przyjaciół. A żadne, ja żadnego kodeksu nie podpisywałem. Ała! Nie no, ja David, no dobra, to nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Ty ewidentnie do niej zarywasz, nieważne. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. A, zanim jeszcze, to chodź jeszcze zobaczyć ten. Co takiego? Jeszcze, ten domek, co się tam kopci. Właśnie. Wow, prawie wybuch, przy mnie creeper, ale dobra. Jest noc. O, nie, kolejny, ile tu jest creeper? Bo on się nie spalił cały jeszcze. Czy dom się skopcił? No nie, patrz, ale dobra, tyle wystarczy, żeby pokazać tutaj, no, prawda. No, intruz będzie wiedział, że się nie buduje. Intruz będzie wiedział. Czekaj, co jest, kurczę, ile tych pająków to jest? Dobra, stary, do wyra. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro. O godzinie 19. Trzymajcie się, o 19:19. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.